Cześć. W dzisiejszym wideo opowiem Wam o mojej kolejnej partii z Janem Krzysztofem Dudą. Rozegraliśmy ich całkiem sporo, tych turniejowych co prawda nie aż tak dużo jak towarzyskich, ale też ich kilka się zdarzyło. I wygrać udało mi się zaledwie jeden, jedyny raz. Była to partia z mm, turnieju szachów szybkich, z Mistrzostw Polski w szachach szybkich. I e, już wtedy nie byłem faworytem, bo był to rok 2018, ale jakoś, przyznam szczerze, raczej fuksem, udało mi się te partię obrócić na moją korzyść. Zobaczmy, jak to wszystko poszło. Zaczęło się od ruchu E4. Janek odpowiedział C5, Skoczek, F3D, skoczek C6, zresztą. I na ruch D6, i na ruch skoczek C6 zareagowałbym tutaj ruchem goniec B5. Zdarzało mi się ten ruch wybierać nie raz i nie dwa, i z takimi zawodnikami jak Janek, czasami albo nawet całkiem często wydaje mi się być to trochę lepszym wyborem. Po końcu B5 Janek zagrał D6. To mnie ucieszyło, bo akurat z tego wariantu miałem całkiem dobre wspomnienia i po roszadzie Goniec D7, wieża E1, skoczek F6, C3A6 stanęła teoretyczna pozycja, którą ja akurat dość dobrze znałem i co więcej miałem już w niej doświadczenie bo nie zagrałem tutaj standardowego ruchu goniec F1, który zdecydowanie nie najczęściej się tutaj gra a zagrałem ruch goniec C4 który po raz pierwszy zagrałem w 2013 roku w partii z Chińczykiem Xiang Simbu, z którym wygrałem bardzo, bardzo ładną partię potem też grałem ten Ruch niejednokrotnie, zazwyczaj z dobrymi e, pozycjami e, i całkiem dobrymi e, wynikami. I jeszcze raz postanowiłem spróbować zagrania tego posunięcia właśnie z Jankiem. Idea tego ruchu jest taka, że goniec na C4 stoi oczywiście lepiej niż na F1, natomiast jeżeli czarny zagrają B5, wówczas biały odchodzą gońcem na F1 i w stosunku do tego, do pozycji, w której pionek czarny stoi na polu B7, tutaj białe mają ten bonus, że mogą szybko zagrać A4 i od razu tego piona na B5 Zaatakować, co daje im konkretne zyski. Janek nie zdecydował się na ruch B5, zagrał goniec G4. Ta reakcja jest dość naturalna, ale chyba nieco podejrzana. Nastąpiło D4, i tu widzimy główną ideę całego wariantu, która polega na tym, że po ruchu goniec F3, czy to po wcześniejszym wtrąceniu, czy bez tego wtrącenia, odbijamy nie Hetmanem. Tylko odbijamy pionkiem. Gdybyśmy odbili tutaj Hetmanem, wówczas stracilibyśmy pionka na polu D4 i czarne stałyby świetnie. Natomiast po biciu pionkiem, jest taka pozycja, która. Wiele e, lat temu może byłaby uznawana za niezłą dla czarnych, no bo białe mają tutaj zdublowane pionki na polach F2 i F3. Ale teraz, kiedy widzieliśmy już wiele partii tego typu, wiemy o tym, że ważniejsza jest i para gońców i bardzo mocne centrum niż osłabienie tego typu, e, tego rodzaju. Po GF3 CD4, CD4 E5 to. Jest jakaś tam idea białych. Mogłaby powstać tego typu pozycja, w której materialna równowaga wydaje się, że powinna dawać czarnym niezłą sytuację, ale jest zupełnie inaczej. Dlatego, że Różnopolowe gońce przemawiają w tej sytuacji na korzyść białych. Białopolowy goniec białych kontroluje pole D5, pole przed słabym pionkiem D6 i gra białych jest dość prosta. Wyprowadzają skoczka na C3, wprowadzają wieżę do centrum, może przesuwają króla na H1. Mają do dyspozycji potem nawet ruch F4, mogą również próbować nacisku po linii G. Mają tutaj naprawdę bardzo dużo narzędzi do tego, żeby dostać lepszą pozycję. Dlatego Janek nie zdecydował. Się na bicie na F3 w tej pozycji zagrał ruch E6, ale ten ruch również nie prowadzi do wyrównania. Nastąpiło D5 i teraz Janek zagrał skoczek E5 wykorzystując związanie. Nie można oczywiście skoczka na E5 zbić, bo wówczas stracilibyśmy Hetmana. I teraz zagrałem goniec na E2. Tutaj jeszcze warto wspomnieć, że zamiast ruchu skoczek E5 Janek mógł w tym momencie zbić na F3 i teraz. Jest to spora różnica. Już bijemy Hetmanem, ale bijemy Hetmanem dlatego, że pion na D4 nie wisi, bo już go tam po prostu nie ma. I poskoczek E5, Hetman E2. Het, skoczek C4, Hetman C4. Pozycja białych jest trochę przyjemniejsza, podobnie zresztą jak w partii. Goniec czarnopolowy z F8 nie jest tak dobry jak jego kolega z C1. I białe mają i troszkę więcej przestrzeni i troszkę lepsze z figury na szachownicy. Co istotne, bicie na F3 pionkiem w tej pozycji nie jest dobre. Dlatego, bo teraz czarne dysponują polem E5 dla skoczka, i kiedy goniec wraca na F1, czarne mają ruch wielkiej siły, mianowicie G5. Piękny przykład tego, w jaki sposób można walczyć o osłabione pole. Tutaj chodzi o pole F4. Gdyby czarne nie zagrały G5, białe same przesunęłyby F4, a teraz po takim ruchu e, niewiele można już białymi zrobić. Tu czarne stoją fenomenalnie. Bicie pionka oczywiście nie wchodzi w grę z uwagi na związanie, e, a jeżeli nie bijemy tego pionka, no to pozycja czarnych jest wyśmienita. Ale na szczęście pogoniec F3 właśnie można zbić hetmanem i białe stoją lepiej. Janek się na to nie zdecydował. Janek zagrał skoczek E5. Ja cofnąłem się gońcem. Teraz coś trzeba zrobić, bo już grozi bicie na E5. Janek pobił, wymienił wszystko. No i przepchnął E5. Na pewno nie chciał tego robić, bo pozycja, która stanęła na szachownicy jest znacznie lepsza dla białych. Białe mają Więcej przestrzeni, białe mają lepsze figury, białe mają komfort w wybieraniu planu. Ja postanowiłem na początek zdobyć przewagę na skrzydle hetmańskim być może b5 nie było groźbą ale bardzo kuszące wydawało mi się wzięcie pod kontrolę pola b6 i tak właśnie zacząłem grać a4, goniec a7 bo czarne muszą się jakoś rozwijać a5, teraz e, nigdy tak naprawdę nie jest dla czarnych dobre przesunięcie tego piona bo nawet w tym momencie gdyby nastąpiło b5 byłoby na przykład bicie znaczy na pewno byłoby bicie e, i teraz czarne zostają z osłabionym pionkiem na polu a6 długotrwały problem pozycyjny, którego tak naprawdę nie da się rozwiązać, i to powiększyłoby przewagę białych. Dlatego nie jest dziwne, że Janek nie zdecydował się tutaj na zagranie ruchu B5, zagrał Roszadę. I ja teraz przestawiłem skoczka na wspaniałe, bardzo dobre pole C4. Wieża C8, skoczek C4, Hetman, wieża na C7 poszła, i teraz białe ruszyły Hetmana na H3. Kiedy grałem tę partię, pamiętam, oceniałem, że jak to się mówi, osiołkowi w żłoby dano. Mam tutaj naprawdę bardzo szeroki wybór możliwości. Czarne są bardzo pasywne, czarne nie mają planu gry, ale zobaczcie, co się teraz wydarzyło, bo w przeciągu kilku posunięć z pozycji, w której mogę robić co chcę, za chwilę Janek miał czarnymi wygraną pozycję. Stąd to, o czym mówiłem na początku partii. Tę partię wygrałem tak naprawdę. Fuxtem. Tu zagrałem hetman H3, przygotowując ruch F4, no bo w jakiś sposób trzeba te zasieki obronne czarnych przebijać. Jeżeli wymienię pionka z 5 i pojawi się diagonala w mojej dyspozycji, to wtedy będzie można naciskać na pionka na polu D6. Dlatego plan zagrania F4 jest bardzo naturalny. I po hetman H3 Janek... To też zwróćcie na to uwagę, od razu szuka jakiejś aktywności. Hetman na E8, Hetman nic nie robił na D8. Janek zauważył, że ma takie pole B5. Jeżeli stanie tym Hetmanem na B5, nadal nic się nie dzieje, ale przynajmniej jakiś cień kontry się pojawia. Ja zagrałem zgodnie ze swoim planem F4. Hetman B5, no i tutaj zaczęły się schody, bo zabrakło mi czy to umiejętności policzenia wariantu, czy to zadecydowała zła ocena pozycji. Nie umiem tego do końca powiedzieć, natomiast w przeciągu kilku ruchów z pozycji, która w tym momencie dla białych jest niemalże wygrana, czarne dostały wszystko o czym marzyły i po prostu wygraną pozycję. Moim pierwotnym zamiarem w tej pozycji było zagranie FBE5. I po Hetman C4 zbicie, ale przy partii stwierdziłem, że taka pozycja, na przykład po wymianie gońców na E5, jest dla mnie lepsza, ale nie byłem pewien na ile i czy na pewno warto wymieniać wszystkie lekkie figury po to, żeby dostać tylko jednego wolnego pionka na, polu, na linii D. Nie zdecydowałem się na to, choć nie było to takie złe. Najlepsze było inne posunięcie, które widziałem, ale którego nie doceniłem. Fenomenalnym ruchem było posunięcie B3, po prostu broniąc skoczka na C4, nie uciekając, szykując cały czas uderzenie na E5 i dając sobie bardzo ważny, bardzo potrzebny czas do zrobienia tych wszystkich rzeczy, które chcemy zrobić. Tutaj do policzenia jest ruch Hetman bije B3, oczywiście, i na to gramy Hetman D3, i teraz widzimy, że Hetman czarnych jest w bardzo dużych tarapatach, trudno nim uciekać, a jednocześnie grozi bicie na. E5 i tutaj po ruchu Hetman B5 jest taki fajny, naprawdę fajny wariant, bardzo mi się podoba F E5, D E5 D6 na widełki, wydaje się że koniec, ale czarne grają wieża D7 i teraz się wydaje o, o może czarne się jednak obroniły i mamy na koniec wtrącony ruch het wieża B1 atakując Hetmana. I gdy ten Hetman odchodzi na pole A4, wtedy mamy skoczek B6 z atakiem i na Hetmana, i na wieżę. Jeżeli wieża bije D6, to po prostu bijemy wieżę i wygrywamy w ten sposób. A jeżeli po, y wieża B1 Hetman odchodzi na C6, wówczas nie bijemy wcale na E5, bo wtedy po Hetman D6 e, byłoby wszystko w porządku, nawet więcej. Czarne by być może tutaj e, miały dość dobre szanse na przechwycenie partii. E, tylko jeszcze wtrącamy jedno posunięcie, czyli wieża B6 z atakiem na Hetmana, i gdy ten Hetman odchodzi, kasujemy pionka na E5 z wygraną pozycją. To było coś, co mogłem zagrać, co, co gdzieś tam chodziło mi po głowie, ale nie zdecydowałem się na to i zamiast wygranej pozycji w 2, ruchy dograłem się przegranej pozycji. Bo po hetman b5 za takim skoczka, jak wspominałem wcześniej, z uciekłem tym moim konikiem na pole a3. Janek zbił piona. No i się okazało, że nic tutaj białe nie mają. Gdybym jeszcze tutaj jakoś zacisnął zęby i próbował jakichś dobrych ruchów, to może pozycja by nie była taka zła, ale ja popełniłem teraz kardynalny błąd. Zagrałem fb e5, co wydawało mi się bardzo obiecujące, ale teraz po d 5 Pozycja bardzo się zmieniła. Mianowicie zniknął pionek z pola D6. Nie ma już tego pionka, który blokował gońca, który sprawiał, że goniec był złą figurą. Teraz goniec dostał zastrzyk powietrza i za chwilę zobaczymy, jak było to istotne. Być może tutaj znowuż miałem jakieś solidniejsze posunięcie, ale ja zagrałem niezrażony wszystkim. Hetman G3 mówię, że. Wydawało mi się, że tu jest świetnie, wydawało mi się, że i zaatakowałem Pionka, i przygotowałem ruch Goniec H6, i za chwilę może jakiś motyw D6 się pojawi, a Janek w ogóle się nie przejął tym, że zacząłem go atakować, tylko zagrał ruch wielkiej siły, mianowicie C4, i teraz okazuje się, że Goniec za chwilę wchodzi na pole C5. Jak goniec pojawi się na polu C5, to zaraz skoczek będzie chciał wejść na G4, na pole F2. Dodatkowo przez tą diagonalę również do gry może się włączyć Hetman. To jest równie możliwe. I nagle okazuje się, że białe już mają fatalną pozycję. Dlatego, bo po pierwsze mają pionka mniej, a po drugie wielkie problemy. Tutaj być może jeszcze trzeba było w jakiś sposób solidniej zagrać, może jakiś ruch typu H3, żeby móc uciekać królem na pole H2, ale to już i tak nie byłoby za dobre. Ja zdecydowałem się zagrać e, wszystko albo nic, mianowicie Hetman bije 5 i mówię, no jeżeli przetrwam, jeżeli przeżyję, no to ta partia będzie dla mnie e, obiecująca. E, ta sytuacja na szachownicy będzie mi dawała dobre szanse, bo te moje centralne pionki są naprawdę bardzo niebezpieczne. Niestety Białe mają teraz przegraną pozycję. Janek zagrał skoczek G4, ruch, który nie jest zły, natomiast jeszcze lepsze było po prostu zaszachowanie. Nie można się zasłonić z uwagi na bicie, bicie skoczek G4 z widełkami na Hetmana i wieże, a w przypadku odejścia królem e, pozycja jest przegrana. Oczywiście król H1 jest bardzo, bardzo słaby, bo skoczek G4 e, i za chwilę szach i e, straty materialne, a skoczek oczywiście zaatakował na Hetmana, a w przypadku odejścia królem na pole F1 wcale nie jest lepiej. Wtedy jest ciekawy ruch wieża E7 z atakiem na Hetmana. Hetman odchodzi, druga wieża e, włącza się do gry no i popatrzcie, chwilę temu wszystkie figury czarnych stały bardzo źle, bardzo pasywnie, a teraz nagle okazuje się, że to białe z wieżą na A1, gońcem na C1, skoczkiem na A3 są w bardzo złej sytuacji. Zostały z ręką, jak to się mówi, w nocniku, a czarne świetnie współpracują, naskoczyły na pionka E4, którego za chwilkę wygrają. No i pozycja jest zupełnie rozstrzygnięta. Janek zdecydował się na koń 4 Też bardzo dobry ruch, też ruch, który prowadzi do wygranej. Ja odszedłem Hetman F4, teraz Hetman B6. Tak jak wcześniej wspominałem, zarówno Goniec, jak i Hetman mogą korzystać z tego, że szach daje im dodatkowe tempo na poprawienie pozycji. Odszedłem, król G1, król F1, oczywiście nie król H1, bo to byłoby bardzo szybko przegrywające posunięcie. Ten podwójny szach by tutaj skutkował z wielkimi stratami materialnymi, więc zagrałem król F1. No i teraz miałem naprawdę Furę szczęścia, bo w takiej pozycji taki zawodnik jak Jan Krzysztof Duda nie myli się prawie nigdy, a w tym momencie wielki dar z niebios spadł na mnie, bo Janek popełnił ogromny, ogromny błąd. Gdyby Janek zagrał najbardziej naturalny ruch w tej pozycji, czyli ruch F5, w którym czarne otwierają po prostu nie ruszając z miejsca wieża na F8 wieża włącza się do gry białe nie mają czego szukać bo po ruchu E5 żeby nie dopuścić do włączenia wieży do gry można zagrać wiele posunięć ale najskuteczniejszym jest G5 które korzysta już z tego że skoczek jest obroniony nie trzeba tym skoczkiem nic robić jeżeli teraz po G5 zaatakowany hetman odchodzi nie na pole G3 czyli na przykład na d2. To można zwyczajnie nawet zbić tego pionka i po króle 2 kontynuować tutaj natarcie. Można nawet zbić, żeby nie było żadnej idei d6 i widełek i czarne mają pionka więcej i ogromne szanse na to, żeby te pardy wygrać, zwłaszcza że te pionki paradoksalnie wcale nie są takie mocne. Łatwo można je za chwilkę stracić. A jeżeli po g5 odchodzimy na g3 hetmanem to tutaj spośród wielu dobrych posunięć, nawet gonie C5 jest niezłe. Można jeszcze e, tak dobić przeciwnika ruchem typu H5 z dalszym H4, i zaraz się okazuje, że ten Hetman nie będzie miał żadnych pól, bo jeżeli pójdzie na F3, to spadnie pionek na H2, a jeżeli Hetman pójdzie na pole. H3, to dostaniemy mata na F2. Ta pozycja jest kompletnie przegrana. Nie wiem, a dokładnie nie pamiętam, dlaczego Janek się nie zdecydował na to posunięcie. Na pewno omawialiśmy jakieś niuanse tego ruchu po partii. Janek wspomniał, że tak powinien był zagrać, ale już nie pamiętam, jaki był nasz wniosek. Tutaj jeszcze zamiast E5 można spróbować bicia pionka, ale te warianty, które tutaj powstają, nie są trudne do policzenia. Skoczek bije H2 i nie można bić skoczka z uwagi na wie Wieża F5, Król E2 i teraz e, Hetman daje szacha na F2, Król D1, Wieża D5 i Mat. Bardzo prosty, bardzo prosty wariant. Jeżeli e, powieża F5 zaś zasłaniam się, no to g 5 e, rozstrzyga e, czarne, odbijają materiał no i dowożą przewagę e, do. Bezpiecznej przystani. Tutaj po Hetman F6. Tutaj po F5 musiałbym, no, w dość krótkim, myślę, czasie uznać się za pokonanego. Na moje jednak szczęście, Janek zagrał tutaj Hetman F6. Ruch. Który nie jest dobry ruch, który daje mi bardzo wiele różnych możliwości, ale kluczem jest to, że mam dość forsowną drogę do tego, żeby uzyskać wielką przewagę, którą udało mi się akurat znaleźć. Zagrałem E5 z ideą oczywiście zaraz zagrania na widełki. Janek zagrał Hetman H4, tak planował, ale tutaj. Co rzadko się zdarza Jankowi, dopuścił się ogromnego przeoczenia. Po Hetman H4 zagrałem H3, bo oczywiście pionek na H2 wisiał. No i teraz Janek pokładał nadzieję w tym, że gra ruch F5. Ruch, który wcześniej wygrywał, teraz jest jednak odrobinę spóźniony, a to dlatego, że po ruchu D6. Białe mają swoją kontrę, białe mają swoje opcje, a czarne tutaj niczego nie mogą e, ugrać. I teraz co ciekawe, Janek zagrał Goniec G5, ruch, który wygrywa po prawie wszystkich posunięciach poza jednym, e, poza ruchem Hetman D4, który akurat znalazłem e, w partii. No nie było to trudne, bo wszystkie inne ruchy niemal natychmiastowo przegrywały, a Hetman D4 broni po, pola F2 nie ma mata, e, który mógłby nastąpić po jakichś innych posunięciach. E, no, może inaczej, Hetman mógłby odejść jedynie na pole F3 i wtedy po prostu zostałby e, stracony po szachu. Natomiast po Hetman D4 Hetman broni i pola F2 i wszystkich innych newralgicznych punktów, a do tego jeszcze jest tutaj takie nieprzyjemne związanie. Hetman kontroluje czwartą linię i dzięki temu białe wygrywają, e, co zresztą zaraz zobaczymy. E, po D6 był jeszcze taki ruch jak G5. No, ale w tej pozycji znowuż jest kilka możliwości. Między innymi Hetman D4, podobnie jak w partii. Tu bardzo ważne jest to, że każdorazowo po szachu typu skoczek H2 nie odchodzę oczywiście na G1, bo wtedy Hetman bije wieże i czarne wygrywają. Tylko po prostu król idzie na E2 i białe w tej dość szalonej pozycji zdobywają materiał i wygrywają partię. Po ruchu goniec G5 i Hetman D4 e, nastąpiło, i tutaj już czarne nie mogą nic zrobić. Janek zagrał jeszcze wieża C6 e, i na to goniec bije G5. Skoczek H2. No, tutaj już zdawałem sobie sprawę, że partia musi być dla mnie wygrana, e, ale oczywiście było trochę stresu, bo z Jankiem no wcześniej nie wygrywałem, więc e, bałem się, że jeszcze jakimś tutaj sposobem się wymknie, ale zmobilizowałem się na tyle, na ile mogłem i e, starałem się już nie wypuścić tego wróbelka z garści. Zagrałem król G1 e, błędem, być może niewypuszczającym wygranej, ale na pewno niedokładnie. Ładnością byłoby król E2, bo po Hetman bije G5 za atakiem na piona. Jeszcze tutaj czarne troszeczkę by kopały, a po król G1 już tego nie mogą zrobić. Teraz jeżeli bicie na G5, to oczywiście bijemy skoczka i mamy skoczka przewagi. A po skoczek F3, który Janek zagrał, wiecznego szacha tutaj nie może być. No i nie było. G bije F3, Hetman dał szacha. Kilka tych szachów nastąpiło, ale król bezpiecznie uciekł. No, i w końcu się zasłoniłem gońcem. Mam dwie figury, dwie lekkie figury przewagi, dochodzące pionki. No, nie ma z siły taką pozycję wygrałaby z Jankiem, nawet podejrzewam trzecia kategoria, choć trzecie kategorie potrafią czasami się pomylić widząc ranking 2700 naprzeciw siebie no ale e, ja już jestem zbyt doświadczony żeby taką pozycję wypuścić. F4 końce 2 tutaj jeszcze siłą rozpędu Janek zagrał dwa, dwa ruchy no ale tutaj się poddał bo już nie widział żadnych szans na to żeby e, w tej partii kontynuować walkę. No i tak właśnie wyglądała jedyna partia turniejowa którą do tej pory udało mi się wygrać z Jankiem e, być może kiedyś liczę na to Uda mi się jeszcze w jakiejś partii, po pierwsze, się z Jankiem zmierzyć, bo już gramy w zupełnie innych ligach, a po drugie, go pokonać. No ale umówmy się, to bardzo ciężkie zadanie. No i bez odrobiny szczęścia, jaką miałem w tej partii, być może nawet dla zawodników mojego poziomu, niewykonalne. Jeśli podobało Wam się nasze wideo, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach, co Wam się podobało i co chcielibyście zobaczyć w kolejnych materiałach, a także zasubskrybujcie kanał, żeby niczego nie przegapić. Do zobaczenia!